Problem sfałszowanych produktów leczniczych dotyczy zarówno firm farmaceutycznych, ale również pacjentów. Sfałszowane leki stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Opublikowane w 2016 roku rozporządzenie delegowane ściśle precyzuje, w jaki sposób firmy farmaceutyczne mogą zapobiegać wprowadzaniu do obrotu towarowego produktów sfałszowanych. Podczas tego szkolenia szczegółowo opowiemy Państwu, w jaki sposób realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej oraz z zapisów rozporządzenia delegowanego. Serdecznie zapraszam.